Siemanko. Młody jeszcze tnie. Drogi kręci u góry wieńce, fajki. Duperele. Ja tu się bierę za schody. Co rybak? 52,5, ja? No na pół tą płytę. I ile dodajesz jeszcze, żeby... Nie, na środku kreski przedniej to wszystko. Jeszcze do płyty, więc... No, przyniosłem kreskę, nie? Żeby przykręcić. No to nie umiesz uciąć płyty? Płyta mnie nie dopadnie. Może być to pół przecięte. Jak ma 105, no to ile będzie? 52,5. Już idę. No widzi ta, no nic samodzielności, no. Z młodym to się ciężko zgadać, o co mu chodzi. Rozmierzyłem, to mam 4,31 ogólnie klatkę, także tam się stopień kończy. Stopień miałem na ścianie rozrysowane. Gdzieś to tam kresków nie będzie widać. 27 na 17,5 pod stopień. 17,5 na 27. No to trochę z tym stropem kicha, no bo tak, tu idzie podciąg do tych schodów, co wiszą. Tam jest drugi, co mówię, że trzeba wyciąć do górnych schodów. Nie, idą tak samo te schody i u góry tak samo. Ten wąski pasek tak musiałem wywalić, leży na stropie. No bo to nie może być, no bo on tu w stopniu by wyszedł, nie? Także to muszę podszalować wszystko, chyba go odetnę. Albo tu podszaluję całość i będzie żelbet, a zostawię na górę tam, nie? Bo tam nie będzie przeszkadzał wtedy, bo tam już schodów nie ma. Dobrze mówię? Nie dobrze mówię. Tam jeszcze są. To już wtedy na stropodachu by nie było, ale na stropodachu pójdą pewnie wszystkie takie same, także trzeba będzie go chyba obciąć i po prostu. Szkoda, że nie są schody na środku na metr. To są 1,30 m. A tu zostaje 1,40 m chyba. No jak przetnę na pół, to nie starczy na drugą stronę. Na górę raczej się. Chyba, że doleje się. Żelby będzie jako szalunek, ale to zobaczymy później. No to muszę podwaliny pokłaść. Tu jeszcze dam na środku. Tu mam ci ślaki przez ścianę. Przewiercone. No i co? Pójdzie dok. Podstępluje się. Nie wiem, czy pójdą deski, czy jakieś kantówki w pionie, zobaczę jak to podeprę. Także ten. O, no i teraz te 5 cm tu trzeba dokręcić pasek, żeby wyszło, mam 130 tu ustawione. Teraz mi odetnie płytę, bo tu potrzebuję burtę na pół metra, bo 30 wychodzi do stopnia. I tu 20, to jest 32,5 akurat z płytą. I sobie tutaj przykręcę do boku i dopiero sobie zrobię pionowe stójki. Poprzybijam, poskręcam, żeby to stało stabilnie i będzie można robić resztę. No i tyle. Jutro prawdopodobnie będzie wlatywało dolne zbrojenie. Dolna siatka. No i tyle. Ciepło. Już teraz coś się chmurzy pomału. Jest wiatarek lekki. Dobra, bierzemy się. No to schody mam obszalowane. Z grubsza. To będzie rany razem, bo tutaj nie mamy tego chudziaka. Teraz to wszystko będzie tam jeszcze wykopane trochę niżej. Zazbrojone tylko 16. No tu mamy ten podciąg, co do niego idą schody, znaczy dolne zbrojenie schodów. Wszystko ogarnięte, tą płytę przycięliśmy, tak jak mówiłem. Chłopaki robią już tę dolną siatkę. No i co, no. Postępuje się tu kawałek, jeszcze dokręcę belki. Ale można latać po tym. Mam już wymierzony pierwszy stopień. O. Także klapki przykręcone, to można wejść teraz na górę. Ja
No tu mamy wzdłużkę od wieńca do wieńca, co 20 cm. Tu później będą jeszcze dozbrojone kominy dołem. Tu idą w poprzek też po całości pręty, klatka. Że na dole dużo tego nie ma. Górnego jest więcej, bo same figury trzeba pogiąć. A to już poniedziałek. Jeszcze ósemki brakło, dopiero w poniedziałek dowiezą. No i tak pomału będziemy się zbliżać do zalewania. Jak się uda, no to może na piątek przyszły zrobimy beton. Tu za parę stempli poustawiamy, posprawdzamy, które luźne, klatkę się dostępluje. No to jeszcze mam jeden podciąg, ale to wytniemy go jak no po weekendzie. Ja teraz 16 tnę na schody, trzeba je wygiąć jakoś tam z góry, tu fundament. W ogóle mam tylko rysunek schodów od tego podciągu do tego podciągu, nie? Bo tu idą tak pręty, tak. Czyli jak ten stopień pierwszy, tak samo będzie u góry. To idą górą tak i dopiero po skosie na górę, nie? To już muszę jakieś kawałki dociąć, wygiąć figury i je tam powstawiać. Bo inaczej to nie wyjdzie. I to jedziemy na te fundamenty jeszcze murować. Też dla mało wiele będzie koniec, bo tylko na weekend. W tygodniu nie ma czasu, no bo tu trzeba szarpać tutaj. O, takie tam parę stempelków się dołoży. Oby ich starczyło. Co? No, figury mam pogięte na schody. To jest tam na dół. Te mam na górę mniejszy kąt. Daję radę 16, także bezproblemowo ognie. No co, taki stół zrobiłem na te długie elementy, bo jeszcze mamy te figury na balkon. No tak, jak tam leży 7,40, żeby tego nie trzymali we dwóch. Także krótkie sobie pogiąłem. Zobaczyć tą górę. Ostatnie pole u góry kryją. Ciągnij druta, ciągnij. No to jeszcze parę i fire. Parę i fajrant. A poza kreskę jak co 20 masz te trójkąty rozmieszczone. Nie, nie dyskutuj, no pracuj. Nie widać cię, bo no, twoje nogi kameruje. Patrzę na ten na telefonie, czy ci nie śmierdzą gierki. Dzisiaj w tym. W samochodzie za oknem gdzieś czułem nogi. Czekaj, to wejdę do góry. Młody przechwalił. Oj, stali. Takie banany. A nie wszystkie oczka chcą pasować, nie? No to jeszcze pójdzie jakieś w trzech miejscach, bo zapiemy w poprzek. Bo już tak się nie fajtało lewo-prawo przy zalewaniu. No i co, krótkie mamy na balkonach. Na 1,40 m. Jakoś cyk. Ja naprawdę mogłyby być nawet długie dołem, nie? Tak się kicha na kielicha. Reszta w przyszłym tygodniu. Polecam w tę stronę.
Tam chyba w tamtą, tam w tamtą. W prawo, w lewo i w drzewo. Dobra, kończą to pole i jedziemy w diabły. Ciekawe, czy popada coś dzisiaj. Jego weekendu, panie i panie. Majstry i majstrowe. Do miłego.